Nie żyje wieloletni polityk PSL. Człowiek dobry. Życzliwy Marian Krupiński nie żyje. Mazowiecki radny i działacz PSL miał 74 lata. Marian Krupiński, wieloletni radny województwa mazowieckiego, działacz polskiego stronnictwa ludowego, zmarł w sobotę w wieku 74 lat. Polityka żegnają samorządowcy i organizacje kultury. Marian Krupiński zmarł 27 listopada. Był żonaty, miał dzieci i wnuki. Karierę samorządową zaczynał w rodzinnej gminie. W latach 1979-97 pełnił funkcję naczelnika Wąsewa. Portal mojaostrołęka.pl przypomina, że Krupiński był dyrektorem Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce od 1999 rok do 2006 rok. W ostatnich latach do 2019 rok. Pełnił funkcję dyrektora Ostrołęckiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Polityk był mazowieckim radnym przez cztery kadencje, a w 2010 rok startował w wyborach na prezydenta Ostrołęki. Był również szefem powiatowych struktur PSL i wiceprezesem zarządu PSL na Mazowszu. Zaangażowany w życie kulturalne Kurpiów wśród odznaczeń przyznanych Krupińskiemu jest między innymi. Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka, Zasłużony Pracownik Rolnictwa oraz Medalik Zlecia Związku Kurpiów. Otwarty, wszechstronny i zaangażowany w życie kulturalne Kurpiów. Czas przeszły zasmuca, tak jak zasmuciła nas wiadomość o odejściu Mariana Krupińskiego, napisali na Facebooku przedstawiciele Związku Kurpiów. Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mariana Krupińskiego członka Rady Muzeum przy Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Zasiadał w jej składzie od pierwszej kadencji jako przedstawiciel samorządu województwa mazowieckiego. Jego życzliwości i zrozumienie dla spraw kultury, twórczości ludowej, ochrony dziedzictwa Kurpiów były powszechnie znane i doceniane. Zawsze życzliwy, uśmiechnięty, przyjazny, przekazała dyrekcja Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Wspomnienia samorządowców kondolencje złożyli również koledzy polityka z zarządu PSL w Wyszkowie. Człowiek dobry. Życzliwy. Wierny sojusznik gminy Kadzidło oraz kurpiowczyzny. Kłaniam się nisko zmarłemu. Bardzo nisko, przekazał wójt gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski. Zapamiętam go jako człowieka bardzo energicznego, odpowiedzialnego i pełnego energii do działania, napisała Bożena Kordek, wójt gminy Małkinia Górna. Kondolencje złożył również poseł PiS Arkadiusz Czartoryski, były prezydent Ostrołęki. Pozostanie w mojej pamięci jako dobry, uczynny człowiek. Pomimo działalności w innych partiach politycznych, nigdy nie doznałem od Mariana nawet odrobiny nieżyczliwości. Przeciwnie był zawsze pomocny, życzliwy, skutecznie pracujący dla swojego regionu. To wielka strata dla Ostrołęki i całego naszego regionu. Spoczywaj w pokoju, kolego, napisał.